Proszę szefa Wydziału Administracyjno-Personalnego Ordynariatu Polowego, pana pułkownika Roberta Przybyłka, o odczytanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, w sprawie mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika. Proszę wszystkich o powstanie. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2021 roku nr 112/5/2021 o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz artykułu 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej niżej wymienieni żołnierze rezerwy mianowani zostaną na stopień podporucznika: Cabaj Tomasz, Dylewski Krystian, Grzyb Marcin, Guzowski Jacek, Janik Tomasz, Konieczny Dariusz, Kozłowski Paweł, Marcinak Piotr, Michalski Marek, Nobis Tomasz, Norek Mateusz, Roszczyński Paweł, Różacki Tomasz, Żosiński Paweł, Sokołowski Piotr, Szustak Maciej, Woszczyk Piotr. Postanowienie podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda.